Na interpelację posła Jarosława Zielińskiego dotyczącą planowanej od wielu lat modernizacji dworca PKP w Suwałkach odpowiedział resort infrastruktury. Zasadniczą kwestią podniesioną w interpelacji było wskazanie terminu rozpoczęcia prac modernizacyjnych nie tylko budynku, ale całego dworca PKP oraz terminu ich ukończenia. Jak poinformował poseł Zieliński, z odpowiedzi ministra infrastruktury wynika, że obecnie spółka kolejowa posiada już kompletną dokumentację projektową dworca wraz z budową dworca tymczasowego, który miałby funkcjonować na czas realizacji robót. Jak zaznaczono w odpowiedzi, wykonanie dokumentacji sfinansowano ze środków budżetu państwa i własnych zasobów finansowych PKP-SA. Jak poinformowano posła Zielińskiego, spółka kolejowa dostrzega potencjalną możliwość sfinansowania planowanych robót ze środków europejskich. Szacowany termin udostępnienia zmodernizowanego dworca określono na drugą połowę 2026 roku, czyli za około dwa lata. Na stacji docelowo mają znaleźć się dwa dwukrawędziowe perony o długości około 400 metrów, szerokie na blisko 10 metrów. Jak jednak podkreśla resort, wszystko zależy od dostępności środków finansowych i dodaje, że modernizacja nie jest w żaden sposób zależna od planowanej inwestycji znanej jako Rail Baltica. Według planów, oprócz przebudowy peronów ma zmienić się budynek dworca. To na to najbardziej czekają podróżujący i mieszkańcy. Roboty mają objąć termomodernizację budynku, przebudowę wnętrz ze zmianą układu funkcjonalnego, remontem elewacji, wymianą stolarki i więźby dachowej. Jak wyjaśnia też, resort infrastruktury do programu inwestycji dworcowych przyjętego na okres od 2016 do 2023 roku wpisanych zostało 192 zadania. 125 już zostało zakończonych, kolejne 27 jest w trakcie realizacji, 18 jest na etapie projektowania lub tuż przed ogłoszeniem przetargu na roboty budowlane. W tej ostatniej grupie znajduje się dworzec Suwalski. Reasumując, wieści nie są budujące, bo można je sprowadzić do stwierdzenia, że jak będą pieniądze, to za 2-25 roku dworzec przestanie straszyć. Jeśli środków nie będzie, scenaria rodem z horroru będzie rosła w siłę i wyrazistość.